Proszę bardzo. Ja chciałem zadać dwa pytania dotyczące Konfederacji. To znaczy, pierwsze pytanie byłoby takie: jaki właściwie cel długofalowy Konfederacja sobie stawia, czy też powinna Pana zdaniem sobie postawić? Jako wieloletni działacz WPR-u, kilkanaście lat tam poświęciłem, no wtedy cel był jasny, prawda? Ten cel zresztą tutaj na ostatniej konferencji prawicy prezes partii, pan Janusz Korwin-Mikke, wyraźnie powtórzył. To znaczy stwierdził, że całe życie walczy z socjalizmem i nadal będzie z tym socjalizmem walczył. Na tej samej konferencji występował również wiceprezes partii Korwin-Mikke. I on jakby ten cel trochę inaczej sformułował, to znaczy celem ma być trwałe osadzenie Konfederacji na scenie politycznej. Obaj panowie jakby określili jeden cel, że tak powiem, liczbowy, to znaczy takim celem realnym ma być ich zdaniem 15% poparcia w wyborach. No teraz jak spojrzeć na... Ja tylko proszę o zadanie pytania, bo... Dobrze. To ten pierwszy cel, czyli walka z socjalizmem, jest właściwie beznadziejny. W Polsce socjalizm był, jest i będzie. Po prostu ludzie nie chcą tego socjalizmu. Ktoś się musi poświęcić, bo trzeba na nie. Oczywiście. Druga rzecz dotyczy wyborów prezydenckich. No właściwie drugiej tury wyborów prezydenckich. No, z tego, co pan powiedział, wynika jasno, jakby pan widział głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich i uzasadnił pan to. Natomiast ja chciałbym zapytać, czy jakby nie należałoby wziąć pod uwagę czegoś, co kiedyś klasyk określił terminem dorżnięcie watahy. Czyli głosować tak, żeby dzisiejsza opozycja poprzez no, takie długotrwałe odsunięcie od koryta jakby no, została, że tak powiem, odesłana w niebyt i zrobi się miejsce wtedy na inne konfiguracje. Wie pan, ja muszę się przyznać do czegoś tutaj, ale no trzeba mówić prawdę. Ja nie wierzę w autentyczność demokracji politycznej. No to wiadomo. Nie wierzę, nie, to wie pan, niektórzy wierzą, to ja zresztą nie potępiam ich za to. Ja nie jestem do końca pewny, czy ja mam rację, ale no przyznaję się, że nie wierzę. Dlaczego nie wierzę? Dlatego, że państwem musi ktoś kierować, musi ktoś rządzić i nie może nim rządzić ulica, zwłaszcza państwem, które na przykład trzyma palec na cynglu atomowym, no to nikt na to nie pozwoli. Nikt na to nie pozwoli. Co jest potrzebne do rządzenia państwem? Dwie rzeczy, siła i wiedza. Siła i wiedza. Jedno i drugie ma wojsko i tajne służby. To oni mają i siłę i wiedzę. No i mamy dwie możliwości, takie dwa takie warianty. Jeden to jest turecki model, jak w latach 20. XX wieku Kemal Atatürk modernizował Turcję, no to już taka była moda, że ma być demokracja. On tam nie był demokratą, ale jak już nie możecie wytrzymać, to dobrze, tu zakładajcie sobie partię, tam się kotłujcie i tak dalej, ale ostatnie słowo należy do armii. Jak tam wygrywa nie ta partia, co miała wygrać, to armia mówi, o zaraz, zaraz, tu były nieprawidłowości, musimy to powtórzyć wszystko i tak się powtarza, aż wreszcie wygra ten, co miał wygrać. Model zachodnioeuropejski jest trochę taki, bo taki ten turecki to taki chamski jest, brutalny. Model zachodnioeuropejski jest taki trochę bardziej elegancki. No i to zilustrował go w takim wywiadzie Rzece hrabia Aleksander de Marans, szef wywiadu francuskiego, z którym wywiad Rzekę prowadzi pani Krystyna Okręt, prywatnie naturalna przyjaciółka ministra spraw zagranicznych Republiki Francuskiej Bernarda Kouchnera. No i pyta go tam o różne rzeczy, wreszcie pyta go panie
hrabio, z jakich środowisk rekrutują się konfidenci pańskiego wywiadu? A on taki oburzony mówi, proszę pani, co pani mówi, jacy konfidenci? Konfidenci są w policji. U nas żadnych konfidentów nie ma. U nas są honorable correspondent. No to ona mówi, to przepraszam, nie chciałam pana dotknąć, ale to w takim razie z jakich środowisk ci pańscy honorable correspondent się rekrutują? No i on już taki udobruchany mówi, ach, z rozmaitych, proszę pani, może to być kierowca taksówki, może to być duchowny, a nawet minister stanu. A nawet minister stanu. Proszę państwa, no to od razu trzeba sobie postawić pytanie, jak dochodzi do werbunku takiego dygnitarza. Bo na przykład czy do Pałacu Elizejskiego, gdzie tam urzędują ministrowie stanu, przychodzi werbownik z wywiadu, wchodzi bez pukania do gabinetu, siada bez zaproszenia na fotelu, nogę na nogę zakłada i temu ministrowi mówi, ministrze, ekscelencjo, macie tu papierek do podpisania, pseudonim taki i taki, a ten mówi, co? Zrywa się na równe nogi, bierze fotel Ludwika XV, roztrzaskuje temu werbownikowi na głowie, karetka odwozi go do szpitala z rozbitą głową. Nigdy nie słyszałem, żeby coś takiego się zdarzyło. Nigdy. No to w taki sposób się to nie odbywa. A w jaki się odbywa? Ano w taki, przypuszczam, bo, że do takiego ambicjonera jakiegoś przychodzi jegomość albo nawet dwóch i powiadają jemu tak, proszę pana, my tu tak obserwujemy pana od pewnego czasu, pan bardzo ciekawe rzeczy mówi. Jesteśmy pewni, że w przyszłości odda pan nieocenione usługi Republice, ale sam pan rozumie. No jak on rozumie, to zaczynają do niego spływać pieniądze, nieduże, ale takie, które mu umożliwiają prowadzenie kampanii. Zaczynają media się nim interesować, wywiady z nimi robią. On wychodzi z anonimowości, staje się radnym miejskim, potem merem, później posłem, potem senatorem, później ministrem stanu, a później nawet prezydentem, o takim jak pan Macron. Co to komu szkodzi? Więc to jest takie tego, ale to też jest takie samo. I ja bym, wie pan, no, co jest naszym problemem? To już z taką brutalną szczerością powiem. Naszym problemem nie jest to, czy tam jakaś partia wygra ta czy druga, chociaż one się różnią między sobą, na co wskazywałem w swoim tym wystąpieniu. Tylko naszym problemem jest to, że ci bezpieczniacy, nasze tajne służby nie służą naszemu państwu. Nie służą naszemu państwu, tylko od 1944 roku służą komu innemu i teraz też komu innemu służą. I to jest nasz problem polityczny, najważniejszy. Inne to tam jakoś by się dało załatwić. A wie pan, co jest konieczne? Ja nie jestem członkiem Konfederacji, ani też nie jestem żadnym konsyliarzem tej partii, ale co jest konieczne? W Polsce jest konieczne odblokowanie narodowego potencjału gospodarczego, bo jak tego nie zrobimy, to nic nam się nie uda. To możemy korzystać tam z chwilowej koniunktury, ale potem przyjdzie godzina prawdy i ona będzie bardzo nieprzyjemna. Żeby odblokować narodowy potencjał gospodarczy, to trzeba odblokować trzy czynniki, które go blokują. Pierwszy to jest wadliwy ekonomiczny model państwa, ja to nazywam kapitalizmem kompradorskim. Drugi to jest postępująca biurokratyzacja państwa i trzeci to jest niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. Model państwa, kompradorski kapitalizm polega na tym, że o dostępie do rynku i możliwości funkcjonowania na rynku decyduje przynależność do sitwy, której trzon stanowią, najtwardsze jądro stanowią tajne służby. Ponieważ większość społeczeństwa do sitwy nie należy, to musi być wyrzucona na margines życia gospodarczego, bo ten główny nurt z sektorem finansowym, paliwowym, energetycznym jest zarezerwowany dla sitwy. No to w ten sposób, jak większość społeczeństwa musi być wyrzucona poza główny nurt, no to narodowy potencjał gospodarczy jest wykorzystany w niewielkim stopniu. Druga sprawa to jest postępująca biurokratyzacja państwa, bo rośnie to w postępie geometrycznym. I też stanowi czynnik blokujący narodowy potencjał gospodarczy. Wreszcie trzecia,
niemiecki projekt Mitteleuropa. O co chodziło? On przewidywał, że na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej utworzy się takie państwa pozornie niepodległe, ale de facto niemieckie protektoraty o gospodarkach niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko uzupełniających i peryferyjnych. I po 1 maja 2004 roku, kiedy to Polska i inne państwa przystąpiły, zostały przyłączone do Unii Europejskiej, której kierownikiem politycznym są Niemcy, zostały stworzone polityczne warunki do realizacji tego planu. I on jest realizowany. I też blokuje narodowy potencjał gospodarczy, bo jesteśmy skazani na rolę gospodarki peryferyjnej. To ma swoje konsekwencje, ma swoje przełożenie. I to powinniśmy zrobić. Nawet wiemy jak. Wiemy jak. Ale wiemy, że musimy to zrobić i że to jest niemożliwe. No więc jesteśmy w sytuacji naprawdę trudnej, ale no, nawet z trudnych sytuacji trzeba znajdować wyjście. I moim zdaniem, mówię, dlatego największym naszym problemem to nie jest to, że tam partia ta czy owa, tylko tajne służby. Ci, którzy powinni dbać o państwo, one dbają o siebie. Bo to jest przykre, co powiem, ale no taka jest prawda. Od 1944 roku historyczny naród polski musi dzielić terytorium państwowe z polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą, która jest gotowa służyć każdemu, kto jej obieca możliwość dalszego pasożytowania na tym historycznym narodzie polskim. To jest nasz dramat, to jest nasz problem. Proszę bardzo. A co tam sądzi o te strony wschodnie, właśnie Rosja, jakie zagrożenia? Jeśli chodzi o Rosję, to Rosja ma do nas od XVIII wieku ten sam interes, żebyśmy się zgodzili na status bliskiej zagranicy. A co to jest bliska zagranica? Bo jak już nie możecie wytrzymać, żeby być osobno, to sobie bądźcie, ale macie się nas słuchać. No to jest status bliskiej zagranicy w największym uproszczeniu. Rosja tego od nas chce, a my tam jak próbujemy się bronić przed tym, bo to nam inna rzecz, że broniąc się przed statusem bliskiej zagranicy od strony rosyjskiej, popadamy w status bliskiej zagranicy u Stanów Zjednoczonych. To może trochę lepiej, chociaż no niekoniecznie. Nie, bo proszę Państwa, Polska jest członkiem NATO, którego kierownikiem politycznym są Stany Zjednoczone. Co to znaczy, że Polska jest członkiem NATO? To znaczy, że Polska jako członek NATO udostępnia Stanom Zjednoczonym swoje terytorium państwowe dla potrzeb rozgrywki, jaką Stany Zjednoczone prowadzą w skali całego świata, bo one w skali całego świata politykują. No i nie my będziemy decydowali o tym, kiedy ta rozgrywka się zacznie, jaki rozmiar przybierze. My doświadczymy najwyżej jej skutków. To z całą pewnością, bo ryzykujemy zniszczenie tego terytorium ze wszystkim, co tu jest. Ja uważam, że Polska powinna z tego tytułu dostawać jakieś wynagrodzenie, a nie dopłacać do interesu. Ja nie jestem przeciwny temu, żeby Polska wystąpiła z NATO. Nie, tylko żeby ułożyła stosunki ze Stanami Zjednoczonymi na jakiejś normalnej płaszczyźnie, nie na płaszczyźnie bliskiej zagranicy, tylko to jakiejś normalniejszej. I to jest, muszę powiedzieć, że to wcale nie musi być wina Stanów Zjednoczonych, że jest tak, jak jest. Tylko wina naszych dygnitarzy. Bo było kilka okazji, żeby, że tak powiem, zabiegać o polski interes państwowy właśnie u naszego sojusznika. Pierwsza taka okazja to, jak Polska na prośbę prezydenta Busha wprowadziła kontyngent wojskowy do Iraku. Wprowadziła, bo nas poprosił pan prezydent Bush. To dobrze, ale my moglibyśmy wtedy
przedstawić mu dwie prośby wzajemne. Po pierwsze, żeby Stany Zjednoczone, bo wtedy już to było wiadome, od 1966 roku to było wiadome o roszczeniach żydowskich, żeby Stany Zjednoczone nam udzieliły obietnicy, że nie będą wywierały w tej sprawie na Polskę żadnych nacisków. Nie, żeby tam Żydom zabronili hałasować, niech oni se hałasują, my też byśmy hałasowali, ale żebyśmy wiedzieli, że żadnych nacisków ze strony Ameryki nie będzie. No to jakoś byśmy się z tym poradzili. I druga rzecz, którą trzeba by było wtedy załatwić, to jest zgoda Ameryki na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. O co chodzi? To, żeby zamiast spłacać dług naszym wierzycielom, żeby za ich zgodą przeznaczyć te pieniądze na modernizację sił zbrojnych. No, to byśmy mieli, byśmy wiedzieli, co właściwie nasz kontyngent wojskowy robi w Iraku. Ano zarabia pieniądze na modernizację armii. No ale nikt nie poprosił prezydenta Busha o to. Nikomu nie przyszło do głowy, żeby go o to poprosić. Drugi taki moment był, kiedy w 2014 roku w czerwcu przyjechał do Warszawy prezydent Obama, żeby nam powinszować, żeśmy się podjęli po raz kolejny niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę. No podjęliśmy się, dobrze. Ale też trzeba go było poprosić, że panie prezydencie, to w takim razie no, nie możemy tutaj Żydom jakiś łapówek wypłacać z tego tytułu. My i tak tu sporo ryzykujemy, prawda, to po pierwsze, więc tu już obietnica taka najlepiej solenna na piśmie, że żadnych nacisków nie będzie. I drugie, że Polska, podejmując się tej niebezpiecznej roli, siłą rzeczy stała się państwem frontowym. Zatem prosilibyśmy, żeby Stany Zjednoczone traktowały nas tak samo jak inne państwo frontowe, czyli Izrael. Czyli kroplówka finansowa, 4 miliardy dolarów rocznie na modernizację sił zbrojnych i udogodnienia wojskowe takie, z jakich korzysta Izrael. No i znowu nikt nie poprosił, prezydent Komorowski nie poprosił prezydenta Obamy o to, a on przecież nie jest prezydentem Polski, tylko Stanów Zjednoczonych, nie ma obowiązku dbania o to chodzi, to nie to, żeby tam się szastać i tu dąsać, tylko żeby zabiegać o polski interes państwowy, bo to Polska nie jest potrzebna nikomu poza nami. Świat może istnieć bez Polski, a nam byłoby bez Polski przykro. Jest, no potrzebna jest nam i tyle. Proszę bardzo. Oto, co pan sądzi na temat kandydatury pana Leszka Samborskiego, który 3 dni temu zarejestrował swój komitet? No ja znam pana Leszka Samborskiego, ale szczerze mówiąc nie wiem, kto tam go będzie wspierał, tę kandydaturę, jakie środowiska, czy jakie siły polityczne, nie mam pojęcia, także nie wiem, co mam sądzić, chociaż no mówię, znam pana Samborskiego tam z dawnych czasów. Proszę bardzo. Ale ostatnie pytanie, może powoli będziemy zakończyć. To jesteśmy w cęgach reżimu. Proszę pamiętać, że potem jeszcze pan sędzio będzie dostępny. Krótkie pytanie. Proszę bardzo. Tak, bo pan wspominał o walce, która rozleżała tu o praworządność, tak? Jak się sytuacja zmieni po ustąpieniu pani Gersdorf i czy się zmieni? To jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że to obóz rządzący czeka na tę zmianę? Sytuacja jest bardzo ciekawa, dlatego że Konstytucja mówi, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przedstawia prezydentowi kandydatury i on tam mianuje kogoś z tych, spośród tych kandydatów przedstawionych. Ponieważ w Sądzie Najwyższym jedna część sędziów nie uznaje drugich, już mniejsza o to. Powstaje pytanie, czy będzie jedno zgromadzenie ogólne, czy dwa. Jak będą dwa, bo jedni drugich nie uznają, więc nie będą chcieli zasadzić. Na przykład ci sędziowie... Spośród sędziów Sądu Najwyższego. Tak. Zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego. Ponieważ sędziowie z tych trzech izb
Sądu Najwyższego, którzy podjęli uchwałę, nie uznają Izby Dyscyplinarnej za sąd, a tamtych sędziów za sędziów, więc oczywiście nie zgodzą się na to, żeby oni wzięli udział w zgromadzeniu ogólnym, prawda? No nie trudno to przewidzieć. No to będą musiały dwa zgromadzenia ogólne. I teraz których kandydatów pan prezydent będzie uznawał? Naprawdę sytuacja się komplikuje. Skończy się na tym, że wszyscy wyaresztują się nawzajem. To nawet by było dobre rozwiązanie, bo to opcja zerowa i tak dalej, ale może być bardzo kłopotliwa sytuacja. Ale przecież prezesa trzeba wybrać. No trzeba. A jeszcze przecież Europejski Trybunał Sprawiedliwości namawia się, jak potraktować wyjaśnienia polskiego rządu złożone 13 lutego, bo to ostatni dzień ultimatum upływał wtedy. No i na razie tam się namawiają, ale w końcu się namówią i coś powiedzą. Akurat pewnie w przeddzień tutaj tych wyborów pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Mówię, to naprawdę sytuacja zmierza w stronę chaosu. Proszę Państwa, no proszę sobie wyobrazić, tych sędziów, których bezstronność jest kwestionowana, jest chyba już ze 600. No i oni urzędują, orzekają, wydają wyroki, wydają różne tam orzeczenia. No i teraz co? Te orzeczenia przez nich wydane, czy wydane z ich udziałem, są, jak to uchwała trzech połączonych izb Sądu Najwyższego stwierdza, są obarczone wadą braku bezstronności. No to nie trudno się domyślić, że Sąd Najwyższy będzie w trybie kasacyjnym je uchylał. No i teraz proszę sobie wyobrazić. Ktoś uzyskał, nie wiem, uregulował stosunki własnościowe na podstawie orzeczenia wydanego przez takiego sędziego. No i nagle po 2 czy 3 latach, bo to tam młyny sprawiedliwości mielą powoli, dowie się, że to wszystko tam nieważne, że musi zaczynać od początku. No to już mieliśmy taką sytuację, że tam w Rybniku ktoś tam zaczął tą sędzię kopać i tak dalej. No, może się ta sytuacja powtarzać. No to może doprowadzić ludzi do wściekłości i podpalą sądy, powyrzucają sędziów przez okno. A i bardzo możliwe, że o to właśnie chodzi. Żeby zaistniały przesłanki do zastosowania klauzuli solidarności. Tak, tym bardziej, że jest ustawa 1066, którą podpisał prezydent Komorowski 24 stycznia 2014 roku i która cały czas obowiązuje. Ona przewiduje udział formacji zbrojnych obcych państw w imieniu rozruchów na terenie Rzeczypospolitej. Także wszystko jest...